Siemano ludzie, z tej strony Crater Games i witam was na kanale. Powracamy sobie do City Skylines i jak widzicie, nie dość, że pół miasta mi umiera, to jeszcze mamy problemy, to ostre problemy ze śmieciami. To będzie mega problem, ponieważ, no cóż, my tutaj dużo chyba nie możemy zbytnio zrobić. Jak widzicie, korki są niemożebne, tutaj ludzie nie wiedzą co robić ze sobą, normalnie wjeżdżają wszędzie gdzie mogą. Tutaj nawet z firm nie mogą wyjechać tam z fabryk. Boże, aha, tutaj śmieci są. To dlatego prawdopodobnie nic nie mogą tutaj zrobić. Może po prostu włączmy im tutaj fajnego moda, który pozwoli im po prostu spriorytetować ten wyjazd. No i będą w taki sposób po prostu wyjeżdżać częściej. Co mi się po prostu podoba. Dlaczego ty nie jedziesz? Ja się pytam. Więc najwyraźniej tym idiotom także trzeba pokazać, że mają tutaj jechać. Mają ten wjazd spriorytetować. Proszę was bardzo, macie jechać, nie zastanawiać się na tym, co robicie źle i co robicie dobrze. Macie po prostu jechać, walić wypadki i tak dalej. Macie po prostu tam wjechać na pałę. Dobrze, więc jak to już mamy załatwione, to musimy jeszcze pogadać z tym zjazdem. Pod koniec, dosłownie pod koniec ostatniego filmu, zauważyłem, że oni tego wyjazdu używają sobie jako po prostu wyjazdu z miasta. Co mi się nie podoba, bo nasz główny wyjazd jest tutaj. Widzicie, tutaj też troszeczkę inaczej ulicę zrobiłem, żeby nie blokowali się zbytnio. Ten korek jest mega i on zaczyna się mniej więcej w tym miejscu. Jak widzicie, tutaj już nie ma praktycznie nic aut. A tutaj? Jest tylko cholery i tutaj się ciągnie wszystko, więc musimy po prostu zrobić taką sztuczkę i usunąć ten wyjazd. Tyle, po sprawie. Załatwione. Jeszcze to chciałbym usunąć. No i tutaj, jak już usunęliśmy tą część ulicy, pociągniemy po prostu standardowo, tak jak było, tą piktą ulicę. No i tutaj myślę, jakieś fabryki postawimy, chociaż nie wiem, czy mamy jakieś deficyty z pracą, nie wydaje mi się, bo nawet pracowników potrzebujemy. Z powodu tego, że całkiem dużo ich zaczęło umierać, niestety. Ale cóż, teraz mamy przynajmniej załatwiony, powiedzmy mniej więcej ogarnięty ten korek. Zobaczymy za jakiś czas, czy rzeczywiście to działa, czy średnio. Jeśli średnio, to oczywiście dalej trzeba będzie coś kombinować. Ale mam nadzieję, że już jest ogarnięty. Że jako tako będzie działać, chociaż jak widzicie tutaj niezbyt jakby sztuczna inteligencja chce ze mną działać. Dobra, więc co z tym korkiem jest nie tak ciągle? Właśnie jest dużo problemów z tym. Mogłem w sumie połączyć tą część z tą częścią na przykład dzielnicy. Możemy to zrobić, cokolwiek to da, nie mam pojęcia, ale co zrobimy. Pięknie, teraz jeszcze tą połączymy z tą. Tego nie będę już łączył, nie ma sensu. No ale oczywiście te dwie możemy także połączyć, no i jeszcze tą z tą. Pięknie. Teraz ludzie po prostu mogą się przemieszczać nie tą autostradą, czy tam drogą szybkiego ruchu, czy jeszcze inaczej główną drogą, tylko po prostu pomiędzy miastami mogą sobie przejechać i tyle. Ale patrzcie, naprawiło się mniej więcej, że tutaj ludzie już nie umierają teraz. Wszystko się przeniosło w tą stronę. Ale mam nadzieję, że to też się mniej więcej ogarnie. Możemy zresztą sprawdzić to. Tak, jest pełno dostępność krematoriów, więc oni to za chwilę powinni mniej więcej naprawić. Miejmy nadzieję, tutaj karawany głównie jeżdżą, a nie jakieś auta osobowe. Fajnie. Dobra, ale my ostatnio oczywiście robiliśmy tą część miasta. Odkryliśmy, że w tym miejscu, tu gdzie mam myszkę, jest ruda. Czyli po prostu surowiec, który możemy wydobyć, no i będziemy mieć sporo materiału, który możemy przetworzyć, no i potem na eksport gdzieś wsadzić. No ale żeby to zrobić, oczywiście potrzebujemy dodatkowych mieszkańców, którzy będą tutaj pracować. No bo tutaj mamy deficyty z tym, no i w ogóle tutaj się chyba paliło. Widzę, plama węgla się zrobiła. Co nie jest dobre. Właśnie, ostatnio włączyliśmy także losowe katastrofy naturalne, więc przydałoby się także bunkry walnąć. Mamy 400 tysięcy. Wow, w ogóle te pieniądze tak szybko wzrosły. Mamy 400 tysięcy, więc przydałoby się jakieś właśnie zabudowania z tym zrobić. Więc walniemy, myślę, aż 3. Jakkolwiek to się nazywa, to są jednostki. O, jednostki ratunkowe, no to byłem blisko. Teraz tak, duży schron. 74 tysiące. Utrzymanie 1600. Fuck, to jest dużo pieniędzy. Ale dobrze, połączymy jeden bunkier, na pewno mały, tutaj, w tym miejscu. I myślę, że walniemy po prostu małe bunkry wszędzie. No to po prostu, wiecie, po pierwsze się opłaci, bo to mnie kosztuje, tylko 24 tysiące. Ale wchodzą tylko i wyłącznie 1000 osób do takiego jednego małego bunkra, więc to jest dosyć takie
powiedzmy, cięcia budżetowe, dosłownie. Ale nie, spokojnie, nie bojujemy się o pieniądze, mamy ich nawet za dużo, bym powiedział. I tak, każda dzielnica dostanie jeden bunkier, co spowoduje po prostu, że będziemy niszczyć najwyraźniej blokowce, bloki i tak dalej. Dla mnie spoko. Postawimy tutaj jeszcze jeden, no i tutaj jeszcze jeden, no i wy dostaniecie. Okej, więc tutaj mamy załatwione. W tej części chciałbym mieć nawet dwa bunkry, bo to jest całkiem... O, patrzcie, idealnie, tornado zbliża się powoli. Więc może od razu aktywujemy schrony, ale oczywiście też tutaj trzeba je wybudować. Więc zwalniemy sobie schron. Jeden wam damy tutaj, tutaj i tutaj. Pewnie to nie było bardzo optymalne i nie mamy pieniędzy, idealnie. Tak, ale teraz ludzie będą się chować do schronów i teraz będą mega lagi, bo nagle 37 tysięcy osób będzie się chować w takich bunkrach. Więc to będzie dosyć ciekawe. I ło. Tak, tornado się robi. O, piękne to wygląda, kurde. Mam nadzieję, że to wyleci za chwilę poza mapę, to by było całkiem przyjemne. I nie będzie nam za bardzo niszczyć czegokolwiek. W sumie idealnie to zrobiliśmy. Dosłownie na zawołanie przyszło nam jakieś zagrożenie naturalne. Jakieś burze nawet są. Ale to na szczęście jest tornado tam w wielkości 3. W zasadzie jest takie, wiecie, po prostu chmura wiatru mocna. No, to rozwala nam całą trawę. Kurde. To mi teraz za tą trawę zapłaci. Dobra, więc to chyba sobie poleci gdzieś tam. Piździec. Mam nadzieję, że to nie wróci. Tracimy 43 tysiące dolarów, czy tam czegoś, na tydzień. Dlaczego? Bo nikt nie pracuje, wszyscy są w schronach. Jak widzicie tutaj, gdzieś to powinno pisać, jest 342 osoby na 1000. No i autobusy tam ewakuacyjne także sobie jeżdżą. Wspaniale. Dobra, więc to odleciało, wypuszczamy ludzi. Możecie sobie lecieć, chyba nic się tak nie stało. Nikt nie ucierpiał, nie mam kasy, żeby nawet rurę postawić. Wspaniale. Więc ludzie, wracajcie do prac. Potrzebujemy dużo pieniędzy. No i... byłoby fajnie. Nagle fala, widzę tutaj... remontowania swoich firm nagle przyszła. Wow, okej, piorą walną nam gdzieś tutaj. Wy nie macie wody? The fuck? Czy wy nie macie wody? Aha, to ciekawe. Że przenieśmy tam po prostu rurę gdzieś na funduszy. Dobra, to będziecie zdychać. Na szczęście mamy prawie 20 tysięcy, no mieliśmy 20 tysięcy na tydzień wzrostu pieniędzy. Teraz spadło do tych 17-16. Będziemy czekać, aż dostaniemy jakieś tam ilości pieniędzy, żebyśmy po prostu mogli przenieść tą stację wodociągową w inne miejsce. Jak widzicie tutaj woda coś odwala, albo po prostu pochłaniamy to zbyt szybko i po prostu nie zadąża, wiecie, regenerować się. To jest dziwne, bo przecież to jest jebitna rzeka, no ale... Także nie mamy... Znaczy mamy problemy z prądem. Dlaczego znowu? Znowu tutaj rozwaliłem. Albo samo się rozwala, ale nie mam pieniędzy, żeby nawet to naprawić. Dobrze, na szczęście pieniądze dosyć szybko powinny się zwrócić. Będziemy mieć sporo pieniędzy, żeby po prostu pociągnąć ten kabel w to miejsce. Okej. No i teraz powinniśmy także mieć pieniądze, żeby przenieść tą stację wodociągową po prostu gdzieś na przykład tutaj. Okej. Gdybyśmy tamę chcieli zbudować w ogóle, czy jest taka możliwość? Ile by to dawało nam energii? Ja wiem, 160 MW tylko? O, tu już lepiej, 240. To jest chyba max, chyba że stąd weźmiemy tu. Z 200, 300, 400, prawie 500. Prawie 500, to ile nasza elektrownia atomowa w ogóle daje nam energii? Gdzie ona jest? Tutaj jest. 684, no to prawie, bym powiedział, elektrownia atomowa. Chociaż wiecie, co by tu się stało, gdybyśmy podłączyli tę tamę? Wszystko to by się wylało na nasze miasto, to by było straszne. Tego nie zrobimy, poza tym nie mamy jakichś strasznych deficytów z prądem, z prądem. Musimy się o to martwić. Na razie. Dobra, woda wróciła. Wszyscy powinni mieć. Tym ludziom trzeba podłączyć tutaj także wodociągi. W taki sposób. No i podłączymy jeszcze im prąd jakiś.
pięknie. No i dobra, pojazdy w użyciu, helikoptery w użyciu, może być. Także w ogóle, jak już gadamy o takim, wiecie, naprawianiu wszystkiego, to przydałoby się takie coś zbudować. To jest siedziba służb drogowych. Co nam to daje? Po prostu będą jeździć i naprawiać zepsute ulice. I nie mamy funduszy, żeby zrobić kolejne. Kurde, no. Więc poczekamy jeszcze chwilę i wybudujemy parę takich, ponieważ to, szczerze mówiąc, daje całkiem dużo. Auta po pierwsze lepiej i szybciej się poruszają. Mniej więcej. Jeśli drogi są, wiecie, fajne i naprawione, no to oczywiście oni nie mają problemu z przyspieszaniem po prostu na takich ulicach. Ja tu widzę, że dalej korki są przez to, przez ten wyjazd stąd. Czy wy, ludziki, w ogóle jedziecie w tą stronę? Jedziecie? No ja bym pokombinował troszeczkę, żeby to na przykład rozwalić i połączyć wam ulicę. Na przykład stąd. Może pod jakimś ładnym kątem jeszcze, żeby fajnie to wyglądało dotąd. Teraz wy będziecie musieli albo projechać sobie kółko i wyjechać na autostradę, albo tutaj do tej części miasta. Ale ten nie za bardzo mi się podoba, ponieważ on dalej będą blokować mi tą część ulicy, więc po prostu zrobimy tunel do wyjazdu z miasta. I tutaj korki se mogą robić, mam tu gdzieś tak naprawdę. Po prostu powinno to przyspieszyć mniej więcej, jeśli dobrze myślę. Tak, jak widzicie, oni po prostu, ciężarówki, albo wyjeżdżają z miasta, albo jadą tutaj, albo w ogóle nie wiem co robią. Więc to powinno pomóc mniej więcej. Tutaj także przydałoby się zrobić dwupasmową jakąś ulicę. Nie mogę zrobić. Dobrze, zatem rozwalimy tą część ulicy, bo gra nie chce tego mi najwyraźniej pozwolić zrobić. Zrobimy jakoś tak i jakoś tak, może to coś da, mam nadzieję. Okej, teraz możemy to zedytować na ulicę dwupasmową. A ty może się wyłączyć. Wspaniale. Teraz powinni mniej więcej, szybciej, troszeczkę się poruszać, fajnie by było. Tutaj. Także użyjemy sobie moda, żeby oni po prostu jechali tędy nawet szybciej. I w sumie, jeśli mówimy o prędkości i mówimy o tym, że możemy naprawiać te ulice, mój mod, który używam, daje możliwość po prostu zedytowania, z jaką prędkością będą się ludzie poruszać na ulicach. To jest fajne, nie będę mówił, że nie, ale to są cheaty. Teraz pewnie się pytacie, o co chodzi. Mogę sobie wejść tutaj i włączyć chyba to, a jednak to. Mogę zrobić coś takiego, że znajdziemy tą naszą ulicę, którą my używamy i jak widzicie, jest limit prędkości do 40 km na godzinę. Ja mogę to na przykład ustawić, że będą jeździć bez limitu. Teraz zapisz, zastosuj, w ogóle zapisz i wszystko. Jak wyjdziemy teraz stąd, to oni będą zasuwać tędy normalnie jak na autostradzie. Widzicie, troszeczkę to przyspieszyło. Na pewno to będzie widać w tej części miasta, bo oni tutaj już to używają. Widzicie, po tej części jest dużo szybciej niż po tej. No, to jest fajne, ale to są cheaty. I jeśli napiszecie w komentarzach, że mogę używać czegoś takiego, to oczywiście sobie tego użyjemy, bo to jest fajne i w ogóle przyspiesza rozwój miasta. Ale wrócimy z powrotem do 40. No i tak to zostawimy. Więc jak zgodzicie się, żebym czegoś takiego użył, to oczywiście sobie tego to zedytujemy. No i powinno mniej więcej pomóc w jakimś tam stopniu, jeśli chodzi o prędkości na naszych ulicach. Po prostu ludzie powinni się szybciej poruszać, mniej więcej. Dokończymy może tą część ulicy, w sensie dzielnicy. Tutaj jakieś ludzi zaczniemy wprowadzać, bo za niedługo będziemy musieli tutaj jakąś ładną kopalnię zrobić. Czemu nie? Walniemy sobie także budynki, ale zanim budynki, to może jeszcze zrobimy jakieś niebitne sklepy. Sklepy bym się nie obraził. Najlepiej przy tej ulicy, jak najbliżej jest to możliwe. Teraz chciałbym zbudować także biurowce, gdzieś tutaj mniej więcej. Żeby oni blokowali w ogóle dźwięki pochodzące właśnie z tych wielkich sklepów. Zrobimy coś takiego. Postawimy teraz małe sklepy, żeby takie biedronki, czy może nie, biedronka to w sumie już nie jest duży sklep, ale takie żabki na przykład mogły się wprowadzać do naszego miasta i też mogli się cieszyć, że mogą tutaj w ogóle jakieś pieniądze zarabiać. No i zrobimy oczywiście domki jednorodzinne. O, w taki sposób, wspaniale.
Oczywiście, czy wy macie tutaj jakieś karetki? Nie, chyba nie macie, więc będziemy musieli to wybudować jakoś tak, żeby oni oczywiście mieli dojazd wszędzie. Więc tutaj policję sobie weźmiemy. Nie, to jest straż pożarna. Walniemy sobie tutaj i policję, mam nadzieję, że starczy pieniędzy bez większego problemu. Mam jeszcze 68 tysięcy, a to spoko, to nie ma się nic martwić. Oczywiście bunkier. Bunkier tutaj też musi być. Nawet dwa, bym powiedział. Więc wydamy 50 tysięcy praktycznie na to. Okej. Tutaj chyba śmieciarki powinny dojeżdżać. Mam takie nadzieje. A jeśli nie, nie no, znaczy na pewno powinny. Co jeszcze? Parki jakieś. 20 tysięcy nie zostało, więc jakieś parki zacne udałoby nam się zbudować tutaj. Wyspa Rybacka, my tutaj nie mamy za bardzo wody, więc nie ma co się martwić o to. Boisko. Oczywiście boisko musi być przy najwyraźniej bunkrze. Tutaj oczywiście wody. A to co? Skatepark też musi być. Musi być w tym miejscu. Aż gra zareagowała. I tutaj mamy jeszcze boisko do siatkówki plażowej. My nie mamy kompletnie plaż żadnych, no ale czemu nie wybudujemy tutaj? Ośrodek jest dziecki. Tak, to też chciałbym mieć. Tak po środku chciałbym, no ale dobra, walniemy wam bardziej z tej strony. Stało mi 3000. Chyba, jeśli dobrze policzyłem wszystko, powinno styknąć. Mamy wodę, mamy energię mniej więcej. Chyba tutaj energia powinna się połączyć. Zdecydowanie. No i teraz ładnie oni się łączą z resztą części miasta. No i tutaj za chwilę powinni się zacząć ludzie wprowadzać. Chyba w dalszym ciągu w ogóle przepisy... O! Zaczęły działać. Wspaniale. Fajne jest to, że w ogóle gry nie resetowałem, ani nic od ostatniego odcinka. A w ostatnim odcinku, jak wiecie, albo nie wiecie, przepisy mi nie działały, nie chciały się włączyć. Wspaniale. Dobrze. Więc tutaj walniemy sobie za mną przepisy, damy... wzrost podatków może być, bo tutaj wiecie, tylko VIP-y mieszkają. Damy zaopatrzenia, czujniki dymu, oczywiście damy wam zaawansowane budownictwo. Coś tu jeszcze ciekawego. Używanie rekreacji, czemu nie? Recykling, może nie, może to walić. Zagospodarowanie, tak, zakaz na pewno ruchu ciężarowego, tego nie chcę. Zakaz hałasowania nocą. Ja w sumie dzień i noc wyłączyłem, najwyraźniej, bo irytowało mnie to straszliwie. Biorę ochronę, jest zmienne. No i chyba tyle. Najwyraźniej mamy problemy z wodą. Więc musimy wybudować więcej pomp. Spoczko, walniemy od razu dwa, żeby się nie pierdzielić z tym. Postawimy je także w troszkę większym odstępie, żeby one nie brały wody z jednego miejsca, tak jak tutaj. Bo to jest złe. Najwyraźniej mamy tu jakąś wyspę rybacką. Fajnie. I tak trochę nikogo tam w środku nie ma. Tutaj widzę, że sztuczna inteligencja czegoś w dalszym ciągu nie ogarnia, więc manualnie oczywiście musimy im pokazać, że mają sobie jechać tak na trzy pasy. Co chyba powinno pozwolić nam na to, żeby oni jakoś mniej więcej się ogarnieli i szybciej jeździli. Oczywiście tych ludzi stąd, co jadą, chciałbym, żeby oni jechali tu. Nigdzie indziej. Okej, chyba to działa. Najwyraźniej. Przyspieszyli tempa na pewno. Tutaj w ogóle mamy policję, z czego mi wiadomo. Co nie? Tak, to jest policja. Tak na wylocie siedzą, to jest źle. Chcielibyśmy ich przesunąć? A nie trzeba, dobra, to ich olejemy. Stawimy to tak, jak jest. Czyli tak, korki zdecydowanie w dalszym ciągu są, ale na pewno już nie ma fali umierających dziadków i babci, bo tego się chyba pozbyliśmy, albo przynajmniej nasze karawany dają teraz radę wyciągać się wszystkich ludzi. Jak widzicie, bardzo mało dziadków mamy, w ogóle seniorów mamy w naszym mieście, tylko ta część. No i troszeczkę tutaj. Tutaj też coś jest, no ale tutaj większego problemu oczywiście nie będzie. Z powodu tego, że tutaj są głównie domki jednorodzinne. Więc to nam pozwoli po prostu, że łatwiejszy transport z punktu A do punktu B jest łatwiejszy po prostu, no i ludzie będą się szybciej poruszać. W ogóle jaki fajny budynek. Zacny, taki nowoczesny. Tak, dobrze. Tutaj w ogóle taki mikrodomek jest, a tutaj nagle jeb, takie jebitne biuro. W ogóle cholera wie po co takie wielkie, no ale najwyraźniej komu się przydało. Cóż, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pomysły, co byśmy mogli tutaj wybudować, w ogóle jaką część miasta chcielibyście teraz, nie wiem,
użyć, czy coś w tym stylu, na przykład tutaj zbudować na przykład wielkie coś i... W tym odcinku to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pomysły, co możemy robić dalej, to oczywiście walcie śmiało w komentarzach. Sobie wszystko poczytam, jeśli jakiś ciekawy pomysł będzie, to oczywiście go użyję. No i tak, mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę, bardzo bym się ucieszył. Ze subskrypcji jeszcze bardziej. No i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.